Znajdujemy się w centrum B7 w Nowej Hucie. Mamy przyjemność powitać Państwa na wystawie 30 lat z komiksem zorganizowanej z okazji 30-lecia powstania Krakowskiego Klubu Komiksu. Przedstawia ona 130 plansz wykonanych specjalnie na tę okazję przez twórców z całej Polski. Każda plansza to jest projekt okładki magazynu KKK redagowanego przez Krakowski Klub Komiksu. I każda z tych plansz znajduje się też w pięknym artbooku, który został wydany też z tej okazji, także można i podziwiać wystawę, i podziwiać artbook. Znalazły się trzy moje rysunki. Jeden autorski na 30-lecie, jeden taki dodatkowy na zakończenie albumu Praca przedstawiająca krakowiaka ze szkicownikiem i jeszcze jedna praca, w której wystąpiłem w roli kolorysty dla Jacka Widora, autora komiksu Metacom. W czasach, kiedy jeszcze Krakowski Klub Komiksu wydawał swoje wydawnictwa, jakby to wtedy jeszcze nie brałem w tym udziału. Dopiero jakby teraz. No ale myślę, że nie, najważniejsze, żeby się nawzajem jakoś inspirować i wspomagać chyba. To jest ważniejsze niż jakaś tam formalna przynależność. W artbook było zaangażowane wielu wspaniałych twórców, którzy stworzyli unikatowe plansze. Na przykład tutaj mamy nowego krakowskiego superbohatera Super Gołębia, stworzonego przez małżeństwo państwa Wójcików, Emilię i Patryka. W 1991 roku w Krakowie zmieniano nazwy ulic. Pozbyto się komunistycznych patronów i zastępowano ich nowymi nazwami. Między innymi zmieniono wtedy też nazwę ulicy Demakowa na ulicę Mościckiego. Kim był Demakow? W 1953 roku, dokładnie 23 lutego, zginął w wypadku samochodowym Michał Pawłowicz Demakow. Był to inżynier rosyjski, który był jednym z głównych budowniczych Nowej Huty. Nie wiemy za bardzo, kim był, ale był na tyle wysoko postawionym, że kiedy do Nowej Huty przyjeżdżał minister budownictwa, musiał się anonsować w gabinecie w sekretariacie Demakowa, a wcześniej umawiać się z nim na spotkanie. Prawdopodobnie był to człowiek odpowiedzialny, podlegający Stalinowi, Berii czy komuś tam w Rosji, kto odpowiadał za budowę Nowej Huty. W tym wypadku zginął on w ten sposób, że został wezwany do Warszawy. Jechał tam z kierowcą dyrektora Anioły, panem Stanisławem Derką. I nagle, jak przejeżdżali przez jakąś wioskę, niespodziewanie wybiegło na ulicę dziecko.
Derka skręcił samochód, wpadł na drzewo i jedyną ofiarą tego wypadku był śpiący z tyłu Demakow. Zrobiła się oczywiście wielka międzynarodowa afera. Pamiętajmy, 53 rok, no to jest apogeum stalinizmu w Polsce. Tego Derkę aresztowano, ale kiedy wdowa po Demakowie dowiedziała się o okolicznościach wypadku, napisała specjalny list do organów z prośbą, żeby właśnie wypuścić pana Derkę, i rzeczywiście wyszedł on na wolność. Zaś jeśli chodzi o postać, którą go zastąpiono, no to oczywiście nikomu nie trzeba przedstawiać inżyniera Ignacego Mościckiego, wybitnego polskiego naukowca, który miał światową sławę. I mogąc wieść spokojne życie w Szwajcarii, zgodził się kandydować na prezydenta Polski i był takim prezydentem Polski okresu sanacji. Rządził do 1939 roku, do września, kiedy przekazał swoją władzę.